dzisiaj. Jem pyszne świderki w czekoladzie. Teraz jem w truskawkowej polewie. Dzisiaj farbuję włosy. Tyle osób czekało, aż się pofarbuję. Macie czego chcieliście. Szczerze, po prostu się stęskniłam. Chcę mieć w końcu coś szalonego. Ej, co? Nie to słowo. Chcę mieć w końcu coś wariackiego. Pokręconego. Chodzi o to, że farbuję się dlatego, bo ja chcę, bo jest ładna pogoda, bo jest lato, bo mam ochotę mieć coś kolorowego na włosach, chcę mieć coś fajnego. Się farbuję, się stęskniłam. Się zobaczy, nie? A nie, że presją tu mój w ogóle, ja po prostu to chcę, no. Widzimy się w salonie. I was proud and I was standing. I was lost in a crowd. But now this room is abandoned. Everybody keep on fading out. Smurfik, czy trochę ten smurfowy kolor? Nie, dosłownie papa smurf. Abyś widział, jakie tutaj są, w tych złotkach. Zarobiście, nie? Kurczę. W salonie fryzjerskim Krystyny Glen i pana Henryka Glenia. Makijaż wykonał mi właśnie pan Henryk Glen. W zasadzie to mam brązowe włosy, a pod spodem są turkusowe z pasemkami różowymi. Tył wygląda tak. Mam piękne loki. No mam nadzieję, że wam się podoba. Jeszcze zobaczycie mnie pewnie w prostych włosach w najbliższych odcinkach. Stwierdzam, że tak się stęskniłam za kolorowymi włosami. Nic się nie działo na tej mojej głowie przez pół roku. I teraz nareszcie mogę się wyszaleć znowu. Jest znowu. Nad miastem różowe luny pulsują po zmroku.